Warto przypomnieć, że pan senator Bury w latach 90. był jednym ze współzałożycieli Kościoła Nowego Przymierza, który prowadzi pastor Chojecki. No i widać panu Buremu, który z takiego radykalnego chrześcijanina znalazł się nagle w Nowoczesnej, a teraz u Hołowni, no to widać ten chrzest w rzece się panu Buremu średnio przyjął. Niektórzy śmieją się, że Hołowni chrzest w ogóle się nie przyjął, a więc Bury i Hołownia to są tacy dżentelmeni, którzy tam generalnie mają trudności z tym, żeby im się chrzest w ogóle jakikolwiek przyjął. No ciekawa jest też ta pani, przecież był też działaczem Nowoczesnej, a przypomnę, że pan Jacek Bury był współuczestnikiem projektu Kościół Nowego Przymierza pastora Chojeckiego, no a wiadomo, że pan Paweł Chojecki był swego czasu działaczem, a nawet liderem lubelskich struktur Unii Polityki Realnej, a więc pan Jacek Bury zapewne też zgadza się z niektórymi korwinowskimi pomysłami. Co pan sądzi o oskarżeniu pana kolegi z programu Jedziemy o gwałt na modelce? Pierwsze słyszę, zresztą jeszcze tego brakuje, żeby mnie tutaj zamieszać w to wydarzenie. Ja nic o tym nie wiem, nie wiem kto o tym mówi. Że proszę też nie we wszystko wierzyć. Zresztą jeżeli taki gwałt, że ten rzekomy wydarzył się bardzo dawno, no to myślę sobie, że wszyscy wiemy o co tak naprawdę chodzi. Dalej, dlaczego pan atakuje Grzegorza Wysoka, który panu pomógł w trudnej sytuacji? No to przepraszam bardzo, no to przecież ja pomagałem Grzegorzowi Wysokowi, dawałem mu paczki, gdy byłem w ONR-ze na święta, udzieliłem pomocy finansowej, gdy był chory. Grzegorz Wysok nigdy mi w życiu nie pomógł, to jakaś kompletna bzdura. Także prosiłbym jednak zbadać fakty i nie opowiadać takich idiotyzmów. Było dokładnie odwrotnie. Czy przyjął pan zaproszenie na wywiad do Moniki Jaruzelskiej? To zależy na jakich warunkach. Jaki by był temat, jakie były możliwości przedstawienia swoich racji. No jeżeli, że tak powiem, byłaby pełna swoboda i odpowiedni czas na rozmowy, to rozważyłbym taką sprawę. Czy wrócę kiedyś do polityki? Nie planuję. Czy był pan w górach w czasie epidemii? Nie byłem, przestrzegam zakazów. Własne państwo trzeba szanować. Zresztą powiem szczerze, takie warszawiaki w pierwszym pokoleniu, co to nie mogą się obejść bez nart w Zakopanem, to wiecie, bardzo śmieszą ci ludzie, którzy, jak ja słucham tych komentatorów, także takich konserwatywnych, prawicowych, że och, restauracje pozamykane, nie możemy pojechać na narty. No wy wiecie co, wszystko teraz do restauracji, na narty. Jakie to państwo się zrobiło? To ich ojcowie tam na dupie jeździli po gołej z górki na pazurki, a to państwo, narty, restauracje. Patrzcie, jak to, wiecie, takie było kiedyś powiedzenie. Nie masz gorszego tyrana, niż z chama zrobić pana. I ci ludzie Polskę w gnoju chcą utopić, bo nagle bez nart żyć nie mogą, a ich tatusiowie to jedyną formę rekreacji mieli, jak w rzece nogi moczyli przy kąpieli konia. Wkurzyłem się.